Moi drodzy, gildia dungeonerów. Ej, jakąś fontannę dostałem, za co? O, postawiłem. A to co to jest? Co to jest? A, to są ci, których pokonałem. Mogę ich oglądać. Boże, nie widziałem tego od początku gry. Moi drodzy, idziemy eksplorować kolejny dungeon. Venture Deeper, Etin. Musimy kogoś pokonać chyba. Rafikso drugi. Nasz wojownik dziś walczy. Czekaj, coś przyciszę grę. A, bo ja cię mam trzy razy głośniej niż normalnie, to dlatego mi buczysz. To jest nasza ulubiona gra. To jest wszystko jasne. Gildia Dungeonerów, patrzcie. Najpierw z pająkiem zawalczymy. Ty, chyba muzykę dodali nową do tej gry. Przestań goniu napierdalać. Ja cię mutuję, stary. Gdzie tu się to robi? No nie mogę po prostu. Non-stop skrobię, drapię. O kurde, jeszcze nas zabije ten pająk, powiem wam. Dobra. To mu odrzucamy tą kartę. Dobra, przyblokujemy trochę, to nam życie jedno odrośnie. Szkoda, że drugi blok niewykorzystany. Ale to sobie zrobimy. No i cztery go teraz walniemy i on umiera. Czemu ja jeszcze mogę coś robić, jak myśmy już wygrali? W ogóle muzyka jest jakaś słaba. Była inna muzyka w tej grze, była taka fajna. Mateusz 9966, dzięki za suba. No nie, no nie można tak wbić na streama i napieprzać jakimś, nie wiem. Po prostu, co ten, to jakieś skrobanie, drapanie, stukanie, tłuczenie. No ludzie, bez przesady. A, Etin attacks in 5 turns. Aha, ale jeśli on mnie zaatakuje w ciągu tych 5 turns, to pewnie przypał będzie. Wiecie co, to zrobimy. Jedno nam zablokuje, ale jednym go i tak uderzymy. Dobra. To mu zabierzemy. To mu, walniemy mu stupidity. Co jest z tą muzyką? Była taka świetna muzyka w tej grze i nagle zrobili, że mi jakieś coś buczy? Dobra. No i co? Dobra, to bierzemy to. Nie no, muzyka tu była taka świetna, oni ją zepsuli i dali taką głupią muzykę. Nie mogę przeboleć tego teraz, oczekajcie. Nie no, to jest niezłe. Sam nie wiem, czego już nie iść naklepać, bo on chyba jest leszczem. Kurde, 13 życia, na serio? No jaka beznadziejna muzyka, co się stało? Ta gra miała super muzykę, a nagle jakieś... Z czego to leci? Może to nie w grze jest? Dobra, on nie chce uderzyć, a my go zablokujemy. On mnie za 3, to ja go też za 3. On mnie za 2. To ja go za 1 i dobiorę sobie kartę. Aha, kurde, nie mogę zablokować. Boże święty, przegram to zaraz. A nie, dobra, jest. Jest nie najgorzej. Dobra. Nie przegram, nie przegram. Dobra. Zabijemy go teraz. Mamy mocną postać, więc jest fajnie, nie? Dobra, kurteczkę sobie zakładamy. Dodatkowe życie mamy. O nie, wąż się przesunął, fuck. Dobra, niby zapomniałem, że ten wąż chodzi, a to jest najgorzej, jak on chodzi, nie?
Wymutuj muzykę, ale ja nie mam własnej lepszej muzyki. O, taka muzyka właśnie była. Nie, taką muzykę to ja lubię. Może ona nie jest najlepsza, ale jest całkiem przyjemna. No, musieliśmy to zablokować, bo by nam ten... A w sumie chyba dałoby się szybko uderzyć, nie wiem czy miałem już tą kartę, czy nie. Kurde, wiecie co? Przypał będzie, bo on do mnie doskoczy. Jak on do mnie doskoczy... Lepiej, żebym ja go szybciej zaatakował, niż on mnie. Dobra, 3 życia mi zadał, ale ja mu... To z 2 damage'ami. Tu mu przyblokujemy ten cios, żeby nic nie dał mu. Tu mu walniemy na zapas sercem. I za 4 go. Nie no, lazaret nie ma muzyki tutaj. O kurde, to jest świetna karta. W ogóle ja nie wiem skąd mam ten item, to się chyba jakoś ten... No, to jest dobra. Oj, to teraz mamy taką postać, że masakra. Tu musimy mieć drogę, ale nie mamy. No to jeszcze skorpiona zaatakujmy, będziemy mieli jakiś item większy czy coś. No nie da się, niestety on nas pierwszy, a jak on pierwszy atakuje, to ma jakieś dodatkowe życie w walce, ale co poradzimy. Ale nam karty teraz na tą walkę finałową mogłyby takie karty wejść na początek. Teraz to możemy wybierać sobie, co chcemy. Aha, ja dałem, że on magiczny blokuje, ale za mnie leszcz. Patrzcie, jak go teraz zniszczę. Jednym ciosem dostanie i padnie. I to jest właśnie Skorpion. No i walka z finałowym bossem. Just take some gold, chociaż mogliśmy wymienić na tego Sceptera, czy jak coś tam nazywa. Sluggish. I jego bloki są podwójnie efektywne. Ale żeśmy go zrobili, hehehehe. Dobra. A nie! A moje bloki są podwójnie efektywne. O kurde. To on nie ma szans ze mną przecież. Mi zaraz życie wskoczy na trzeci pasek. To leszczyk to jest, powiem wam. Ja myślałem, że mam tutaj do czynienia z prawdziwym zawodnikiem, nie? A żeśmy prawdziwego leszcza tutaj złapali. O, jeszcze raz ta sama karta. Dobra, kończymy z nim. Koniec. Umiera. Uuu, patrzcie co to jest. O, jest liczone. Mac Epslord 8 Gold. Monster Killed 41 Loot Gear. Quest Bonus. Total 359. Coś im nie wyszło za ekran. Ale spoko. Dobra. Moi drodzy, mogę gildię rozwinąć. Co to jest Herz Serum?
Możemy tu jakieś przedmioty. Steel Alvin, Fine All, Fine. Ale to może lepiej tutaj. Idol of the Crown. Unlocks Shapeshifter. Mate Magician, to wiecie co, to nie wiem. Dobra, Made Magic Loot. No to może w loot zainwestujmy tutaj. Tylko nie wiem właśnie co ten loot robi. Łuk, różdżka, jakieś kolce. A, wezmę to. Jakiś scroll czy coś. No dobra. Idziemy do kolejnego dungeonu. Czy słyszeliście może u siebie w wiosce legendarnym? Ice? Kto to jest Ice? Kurczę, to ma drugi level, a tu jest jakiś szczur pierwszolevelowy, to może go najpierw, co? Znów taki beznadziej. Defeat 3 monster, pokonaj 3 potwory, a nie wiem czy w ogóle 3, czy te 3 konkretne. I znów ta muza beznadziejna na początek dungeonu. Mam, czy przyjmujesz może kluczyki do gier, abyś je ogrywał na Steamie? Uwaj dla widzów. Nie, nie przyjmuję, wiesz? Nie, nie przyjmuję. Bo ja nigdy nie wiem, czy to jest naprawdę kluczyk, działa czy nie działa, skąd ja mogę to wiedzieć? Nie mogę komuś dać takiego klucza, który nie jest sprawdzony. Nie wiem, skąd ten klucz pochodzi, czy on jest, wiesz... Czy on jest z legalnego źródła, czy nie. A później się okaże, że ta gra, wiesz, to wiesz, jakiś kradziony kluczyk i co? I ktoś dostanie bana, albo mu skasuje się gra i będzie mu smutno. Czy ktoś was w ogóle grał w tą grę? Czy komuś ta gra się tak podoba bardzo jak mi? Jest bardzo przyjemna i... I przyjemna, co wam mogę więcej powiedzieć? No fajna gra. No, mogłem go zabić, tym nie zwróciłem uwagi, ale taki szczurek to jest leszczyk dla mnie. Teraz go zabiję, patrzcie. No ta postać to już jest z trzeciego tieru, tak? Więc... Uuu! I widzicie, to jest ten wąż, którego żeśmy teraz kupili, ten item. Czy myśmy jakby nie kupili... No, myśmy kupili zestaw itemów, który nam może wypaść. Dobra, idziemy. Z rosiczką pogadamy sobie, muchołapką. Gdzie to jest właśnie chyba rosiczka, chociaż kto to wie. Dobra, stupidity mu damy, czyli mu jedna karta taka durna wpadnie. Mnie zaraziłeś Rimwardem, widzicie? Madoxa zaraziłem Rimwardem. O, to ma tą kartę, co 3 bije damage'u. Dobra, dobierzmy sobie kartę. Raz go walnijmy. Dobra, jeszcze raz. No i teraz go walniemy za 4, nie? On nas za 2, a my go za 4. Z gier z Bundle Stars mam parę kluczyków, kupiłem. Ja też mam pełno z tych bundli, kurde, kluczyków. Okej, okay, zrobiliśmy to. Trzech bossów żeśmy... Znaczy trzy potwory żeśmy... Czemu tu nic nie słychać? Coś zepsuli z... O nie, 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 czekajcie, continue. Coś zepsuli z tą grą. Słyszeliście, że dźwięk nie działał w tym. Nie? Jak dałem głośniej ścisz, to się naprawił. Pokonaj Chimerę, moi drodzy. I to mi się wydaje, że to jest ostatni. Oh fuck. Dobra, bo ona będzie teraz jadła tego typa. No to tak zawsze wygląda.
Musimy teraz przed tą chimerą uciekać, ona nas będzie gonić w tym dungeonie. Tak wyglądają walki z bossami czasem. No ale my musimy stawiać przeszkody, żeby ona nas nie mogła, wiecie, nie mogła tak szybko dopaść, bo jak nie ma przeszkody, to jej zajmuje, to znaczy to idzie dwa kroki do przodu, a jak ma przeszkodę w postaci moba, to tylko jeden, nie? Widzicie? Zaraz zobaczycie, że ona wejdzie na tego szczura i go zabije. No, dobra. Wiecie co, ja bym nam tu jednak już dał tego. Tu bym dał tego. Tu bym może dał tunel kolejny. Widzicie? O, to jest moja ulubiona muzyka w tej grze. Tu, 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 tu. Wiem, że lubicie jak śpiewam, dlatego zawsze wam śpiewam. Taki ze mnie dobry streamer. Takie mam dobre serce. Wy mówicie śpiewaj są, śpiewaj. Ja wam śpiewam. O panie, ale cię teraz zniszczę, wężu. Słaby ten item jest. Dobra, i on znów krok zrobił tylko. Dobra, to ten na sowę wpadnie, a my będziemy walczyć z tym. Tu, 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 tu. O kurde, on play battle. Fuck. Więc ja nie wiem, co on za karty. A czemu? Aha. Dobra, bo ja mam debuffa na sobie takiego. Ale się obroniłem, kurde. Wiedziałem, że tak będzie. Ten. Teraz za 4 go trafi i szybki atak za 2 zrobimy i nie wiem co on tam ma, ale... No dokładnie, jak syrenka śpiewam. Uuu, jaki item, widzieliście to? Ten też kurde niezły, ale to jest mistrzostwo. Biorę go. Chimera, w ogóle patrzcie co za chimera. Jakie krzywa morda jakaś taka. Wiecie co, nie no, musimy coś tu dobudować, nie? Zobaczymy co, mam nadzieję, że dobre wyjdzie. Dobre, tak jest, dobre. Fontanna wiedzy. To chyba daje, że wiemy kto ma nas, znaczy jaki ruch ma ktoś następny. Dobra, 3 życia poleczymy się i jeszcze 2 karty dobieramy, to jest najlepsze na świecie. What the fuck, nawet nie wiem co wybierać teraz już, serio. Znów Stupidity będzie musiał rzucić, co za koleś. Dobra, i za 3 i za 2 go. Szybki atak za 2, patrzcie. I nic nie mógł zrobić. Bo ja mam na sobie taką czapeczkę. Arabską taką trochę. No i bluzeczkę zakładamy. Jeszcze jakaś broń by nam się do łapy przydała. A ten nas goni, kurde szalony. No i tak możemy uciekać przed nim. Jak uznamy, że jesteśmy już na tyle mocni, że możemy zwalczyć z tym chimerą, to będziemy z nią walczyć. Tylko najpierw chciałbym trzeciopoziomowe mobki sobie, wiecie, pobić.
Co znaczy, że jestem mądry? A, plus jedna karta do ręki startowej. No to nie takie jakieś super, nie wiadomo jakie, ale... Aha, zajebiście zagrałem. Jestem durny. Bardziej głupi niż ta roślina jestem. No to teraz go zniszczę, patrzcie na to. Idealnie. Jakiś mieczyk żeśmy do ręki wzięli. Wiecie co, sowa moim zdaniem jest prosta w miarę. No i dobudowujemy dalszą część naszego dungeonu. Ona ma furię, czyli jakiej po... What the fuck, co mi... Wisek? Plus dwa... Aha, what the fuck. O kurde, ale mi wyszło... O, ja cię kręcę. Trzeba było teraz walczyć z tym bossem. Jakbym wiedział, że mam takie bonusy, to bym nawet nie ten się nie zastanawiał. Kurde, gdybym wiedział, że tak będzie, to bym walczył z tym bossem, naprawdę. Na jakąś sowę to zużyłem. Kurde, ma taką kartę w ręce. Trochę padaka. To bym miał wygraną. O nie, jedną kartę będę. A w sumie mógłbym już wygrać, mogłem tylko po prostu stuknąć i tyle. Ale widocznie lubię się bawić. Mamy coś z piorunem tym. No i teraz już nie będziemy mieli tych wszystkich bonusów, nie? A nie, ja mam to wise, mam z jakiegoś itemu. Widzicie? Nie wiem z czego. Już z tej czapeczki może. Dobra, uciekam jeszcze przed nim. Bo muszę powalczyć z tymi mocniejszymi trzeciolevelowymi mobami, żeby jeszcze itemy trzeciolevelowe. Widzicie? Czyli jest to wise jeszcze. A, no to nieźle. Niedobrze, powiem wam. Skąd on ma tyle tego? A teraz bym go musiał za 5 trafić, co jest jak najbardziej do zrobienia i w jednym ciosie to zrobimy. To jest dobrze, bo mu ten podwójny damage nie wszedł, nie? A mógł. Wiecie co, to by było dobre. Plus 2 hapsy i ten. Weźmiemy to. Dobra, ta gra już wyczuła, że za długo gramy, wiecie? Dobra, będziemy walczyć z bossem za chwilę. Jeszcze jakaś walka ze skorpionem. Co ma skorpion? Bulwark. Aha, że nie da mu się zadać. Zablokujmy go. Nie da mu się zadać więcej niż, mniej niż 2 HP. Dobra. I co teraz będzie miał? Okay.
No i teraz myślę, że możemy go zabić. Albo jakiś szybki cios za 4. A mogłem tam szybkim ciosem go walnąć, albo po prostu tak. No i on teraz, widzicie, dwa kroki zrobił, patrzcie, jak nie więcej w ogóle. Nie, dwa. To co, bulwark i to. Też nie ma co przedłużać tego już. Skorpiona pokonamy i zaraz tego rozwalimy. Skorpion raczej nie ma z nami szans za bardzo. Patrzcie na to. Tego się nie spodziewał, co? O nie. Ach, zapomniałem. Fuck. Dobra. Obronimy się przed tym. Dobra, no i jednym ciosem go, myślę, teraz zniszczymy. O, tym. 6, za 6 go trafimy i to jest tyle, ile on ma życia. Dobra, tak. Moi drodzy, jesteście gotowi na walkę z bossem, czy nie? Niestety, już lepszych itemów nie ma, mamy chyba najlepszy zestaw, jaki był. Damy mu tu kryształek, żeby było, że o coś walczymy. No i wskakujemy na tą chimerę. Ona ma, o kurde, ona ma furię. Zarzućmy sobie mocarza jakiegoś. Ja nie powinienem tak bić. Ona jest chyba leszczem, wiecie? Nie wiem, czy jej teraz furia nie wpadnie. Od ilu jej furia wpada? Dobra, musielibyśmy ją za 5 trafić, żeby umarła bez furii. Spróbujemy coś ulepić tutaj. O! Stupidity mu damy. Okej, okay, i w tej rundzie go już chyba zabiję. On ma tylko 4 życia, więc wystarczyłby w sumie jeden taki szybki o właśnie taki atak i już jest po nim. No, ta chimera niezbyt trudna dla mojej postaci. Taki leszczyk raczej, a nie chimera. 400 golda żeśmy zrobili. Muszą być nowe dungeony, bo już żeśmy wszystkie przeszli. Patrzcie. To jest dungeon z bossem pewnie. Co jest z tym audio? No popatrzcie. Tak powinno być. No dobra, no dobra. Mamy jakąś kasę, moglibyśmy coś kupić sobie jeszcze, ulepszyć. Ulepszyć naszą gildię, jakieś przedmioty. No, nie wiem o jakie, szczerze powiedziawszy. Wiecie co? Będziemy oszczędzać do 2000, to epic items sobie. Te epiczne itemy będziemy zbierać na nie. A tymczasem kończymy na dzisiaj Guild of Dungeoneering. Kolejne dungeony są za nami. To mi się podoba, takie po trochu, zawsze do przodu.